Witajcie moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem odnośnie zakupów. Są to zakupy zbiorowe, które zrobiliśmy razem w trzy osoby. W trzy czy cztery? Trzy. No, nieważne. W każdym razie, zebraliśmy się i są to zakupy z kosmetyków z Ameryki. Ja wiem, że niektórzy z takim dużym dystansem podchodzą do tego sklepu, natomiast ja czasem lubię robić tam zakupy, dlatego że mają mnóstwo fajnych takich innych rzeczy niespotykanych w różnych sklepach, mają przystępne ceny. Natomiast jeżeli ktoś ma inne zdanie, słuchajcie, mamy wolny kraj, każdy może kupować w takim sklepie, w jakim się jemu podoba. Nie będę przedłużała, tradycyjnie, weźcie sobie coś dobrego do picia, zasiądźcie sobie wygodnie, ja wyjmę to wszystko, co mam w tym pudle i po prostu zaraz do Was się odzywam. Moi drodzy, troszeczkę się odsunę, bo znów mamy światło, jakoś tak ostatnio nagrywam, że ciągle to słońce świeci, ale dobrze, niech świeci, tylko że zawsze wybieram chyba nie tą porę, którą powinnam wybierać do nagrywania. I tak, moi drodzy, mam dwie, zawsze wiecie, są tak zalakowane te produkty, dwie takie ogromne paczki, nożyczki przygotowane i całą listę tutaj, fakturkę produktów, za które zapłaciłam. Paczkomat mnie kosztował 10 zł. Dobra, moi drodzy, więc zabieram się za rozpakowywanie pierwszej paczki. Ja nie będę Wam mówiła, czy to są moje produkty, czy to są koleżanki, po prostu Wam bardzo chętnie chcę o nich powiedzieć. Moje koleżanki wyraziły zgodę, więc zanim trafią do odpowiednich osób, postanowiłam się z Wami podzielić tym, co też takiego ciekawego, fajnego wybrałyśmy dla siebie. Pierwsze co? Sole. O, sole to są na pewno dla mnie. Pierwsza sól. Jest to sól do stóp ze skłonnościami odparzenia, pieczenia, polecam także dla zmiękczania odcisków. Bingo Spa. Wiecie, że Bingo Spa bardzo lubię, bardzo często kupuję sole Bingo Spa. Czy my mamy tutaj coś tam? Związki mineralne oraz wyciąg z melisy, szałwii i rumianku. Nie będę otwierała, bo widzę, że jest aż po sam korek załadowana ta sól. Już Wam mówię, 550 gramów. 550 gramów. Bingo Spa. Wiecie co, powiem Wam tak. Dwie sole zamówiłam. Jedna jest za 9,49, a druga za 9,99. Nie wiem, która była za ile. W każdym razie Wam tutaj pokazuję tą drugą sól. Też Bingo Spa do stóp, blizna, obrzęki, ale ta zawiera octowian glinu i siarczan magnezu. Czymś muszą się różnić, na pewno się troszeczkę składem różnią, jeżeli chodzi o pojemność jest dokładnie ta sama, w każdym razie no, któraś z nich no, jest troszkę droższa, ale obie są w granicach 10 zł. Kolejny produkt, Barwa Cosmetics, hipoalergiczny żel do mycia twarzy z ekstraktem z maku, odżywczy, 150 ml. Proszę bardzo. Nie chcę Wam czytać, jaki tutaj jest opis. Ja po prostu Wam chcę powiedzieć o produktach, które wybrałyśmy z makiem. Być może mak ma jakieś działania, nie wiem, odżywcze. W każdym razie tu macie napisane, że jest wegetariański, 90% jest naturalny i nietestowany na zwierzętach. Hipoalergiczny. Więc to też chyba mówi za siebie. Poza tym nasza polska rodzima marka, tak? Barwa. Już Wam mówię, za barwę zapłacicie 10,49, 150 ml tego produktu. Bunia, przeciwzmarszczkowa maseczka odmładzająca, rozmarynowa, 70 ml. O, tak wygląda ten produkt. Już Wam mówię, bunia. Bunia przeciwzmarszczkowa, chyba tak, 10 zł.
10 zł kosztował ten produkt, 70 ml. Kolejny produkt jest to jałowcowy krem do stóp przeciwpęknięciom. I on jest tej firmy Bania Agafia, z tych ukraińskich czy tam rosyjskich. Wszystko Wam oczywiście podlinkuję, z witaminą E i olejem z leśnych jagód. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Już Wam mówię, Bania to jest jaki? Jałowcowy. Jałowcowy, tu mam cenę 5,99. Widzę, że są jak gdyby dwa te same i jest to sama cena, więc zapewne gdzieś będzie drugi ten sam produkt. Kolejny raz kupiłam, to dla siebie kupiłam, akurat to będą trzy opakowania, trzy albo dwa. Nie wiem, zaraz zobaczymy. To serum arganowe do twarzy, bardzo dobre, Night Repair Serum, 30 ml. Już Wam mówię, w jakiej cenie on jest. Xpel, tak, Xpel. Jedna sztuka kosztuje 5,99, bo była jakaś promocja, więc śmiech na sali. Kolejna rzecz. A to chyba sobie kupiłam. Tak, tak mi się wydaje. Nie chcę tego rozpakowywać. A może. Poczekajcie, to jest to sosna? Cedrowa, tak. No dalej. Co od dołu, może wezmę to. Nie wiem, czy nie chciałam dla kogoś na prezent kupić, ale... Wam pokazuję. O, zobaczcie. Tak to wygląda w środku. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem takich torebeczek i w tych torebeczkach znajduje się sól. Sól akurat tutaj była cedrowa, więc myślę, że jeżeli ktoś bardzo lubi takie solankowe kąpiele, na przykład do stóp, czy w ogóle lubi się kąpać w różnego rodzaju tych solach, to warto sięgnąć po ten produkt, bo myślę, że to będzie fajna niespodzianka dla takiej osoby. I tu mamy, zaraz Wam powiem, olejek cedrowy, kwiatki nagietka, arnika, no i tyle. W sumie mamy 7 saszetek po 40 gramów i teraz Wam muszę powiedzieć, muszę to znaleźć, poguszka, no to chyba kosztowało, wiecie co, tak mi się wydaje, 7,99. Raczej tak. 7,99. Ok. I z ostatniej mam ostatni produkt. Jest to maska nawilżająca, glinkowa, kaolinowa z kwasem migdałowym. Zmniejsza widoczność porów, odżywia, łagodna dla skóry, sucha, cera sucha i normalna, z firmy AA. I tu mamy 30 ml. I już Wam mówię, w jakiej cenie był ten produkt. Był on za 15,49. Ok, i teraz kolejne zalakowane. O, tutaj widzę, że podwójnie zalakowali, bo być może tak, jest więcej produktów takich lejących się. Jałowcowy krem do stóp, to już Wam go pokazywałam, za 5,99. Dalej, co tutaj mamy? To chyba ja sobie wzięłam. Kolagenowy, płatki pod oczy, Golden Skin Care, intensywnie nawilża i wygładza z Mariona. 2 te produkty.
Tu mamy ile? Tu jest? Dwa płatki. Tu nie ma żadnej. Olejek arganowy i kwas hialuronowy. Już Wam mówię, w jakiej cenie były te kolagenowe. Jedna sztuka była za 4,99, więc myślę, że warto sobie przetestować ten produkt. Kolejna rzecz. Aksamitny żel oczyszczający do twarzy, japoński rytuał, kwiat wiśni, mleczko ryżowe z Mariona. Powiem Wam szczerze, nie wiedziałam, że Marion ma w swoim asortymencie właśnie takie produkty. Myślałam, że tylko do włosów, jakieś szampony czy coś, a tutaj proszę, taka niespodzianka. No, jestem pod bardzo miłym wrażeniem. I jest napisane 0 parabenów, 0 silikonów, 0 alkoholu, 0 oleju parafinowego i 0 mydła. Ale widzę, że tutaj jest dość taki dość dłuższy skład. Nie wiem, co to oznacza. W każdym razie ja sobie zobaczę. Na dzień i na noc dobry, 25+. Zobaczymy. 150 ml, mi się wydaje, że to chyba ja sobie zamówiłam, ale nie jestem pewna. Marion, już Wam mówię. $7,99. Widzę, że jest dwa razy ta sama cena. A, no tak. Nie. Okej, być może gdzieś jeszcze będzie drugi produkt, aczkolwiek... A, dobra. Już wiem. Te dwa produkty były w tej samej cenie. Tu mamy tonik, esencja najlżająca, japoński rytuał, kwiat wiśni, mleczko ryżowe, też z Marioną, też nie wiedziałam. I to jest zestaw, który zarówno jeden produkt, jak i drugi był w tej samej cenie, czyli 7,99. Uważam, że na przykład na prezent, albo po prostu sobie sprezentować coś takiego, to też jest bardzo fajna sprawa. Kolejna rzecz. Krem do stóp, relaksujący, zmęczony i skłonny do opuchnięć nogi. Ekstrakt z owoców kasztanowca, ekstrakt z liści czerwonych winogron. Green Pharmacy, czyli tutaj w sumie mamy 100 ml tego produktu. Już Wam mówię, Green Pharmacy, tak mi się wydaje, że on był za 5,49, bo kolejny produkt, również krem do stóp kojący, przeciw pęknięciom, olejek z orzechów włoskich i ekstrakt z babki szerokolistnej, również Green Pharmacy, tylko że tu mamy 75 ml i on był za 4,99. Ten za 5,49. A ten za 4, ten mniejszy za 4,99. I jeszcze z Green Pharmacy, widzę, że to jest chyba ostatni produkt z tej firmy, chyba tak. Wziąłam skrab do stóp, olejek z jodły syberyjskiej, olejek z bestek Morelli. I tu mamy ile? Tu mamy 100 ml i za skrab zapłaciłam 4,99. Tak mi się wydaje, że to ja chyba sobie wzięłam. Nieważne. Dalej, mamy... coś takiego. Dziwne, bo tu nie ma w ogóle nic po polsku, ale to jest też skrab do ciała. Myje, rewitalizuje i oczyszcza. Yves BC, 250 ml. Nie znam tej marki, nie znam tej firmy. Dajcie mi znać, czy w ogóle znacie ten produkt, w ogóle znacie tą firmę. I już Wam mówię, Care Cleansing, a bo to jest też Xpella, no bo to jest Xpell tak samo jak przecież te olejki, to jest ta sama firma. Nie wiedziałam, że oni mają, słuchajcie, takie produkty. 250 ml, nie wiem, która to zamówiła, nieważne. I za 250 ml tego produktu zapłacicie 6,99. Kolejne dwa olejki, które sobie zamówiłam, też Wam mówiłam, 5,99 za to zapłacicie. I teraz jeszcze z Kalosa, to jest, już Wam mówię, to jest jakiś olejek spa, a to jest krem do rąk, brazylijska pomarańcza, olejek z pomarańczy brazylijskiej, Kalos, 50 ml, już Wam mówię cenę,
4,99. Zobaczymy. Dalej, Herbal Care. Krem regenerujący na pękające pięty, siemię lniane, do suchy szorstkiej i pękającej. Zero barwników, parabenów i alkoholu. Firmy Farmona. 100 ml. Farmona 6,49. Dalej. Żel myjący do twarzy z naturalnym olejkiem pomarańczowym. Oczyszcza, wygładza, odświeża. Firmy Ava Laboratorium. Proszę bardzo. Tak wygląda ten produkt. I Ava kosztuje 13,99 za 200 ml. Kolejna rzecz. To jest balsam do stóp cedrowy dla suchej skóry. Też tej babuszki Agafi. I tu jest, już Wam mówię, ile tu jest? 75 ml. I on kosztował... Nie, poczekajcie, ile on kosztować? 8,99, chyba tak, ale mówię, wszystkie ceny dokładne będziecie mieli na dole pod filmem, żebyście tam sobie mogli wejść, zobaczyć, przejrzeć i tak dalej. I Bunia, krem rozmarynowy dla skóry dojrzałej na dzień i na noc, więc nie wiem, czy to ja czasem nie zamówiłam dla mojej mamy, która niebawem będzie miała imieninki. 50 ml, czy ja będę miała taki fajny dla niej zestawnik, bo chyba wzięłam rozmaryn, tak, maseczkę i krem z tej serii rozmarynowej Bunia. I już Wam mówię, za Bunię 12,90 zapłacicie. I ostatnią rzecz, którą wzięłam, to był ten pędzelek, taki Kobo. Bardzo go lubię, już go kiedyś miałam, bardzo chętnie go używam. Jest bardzo zwarty, jest idealny do wszelkiego rodzaju podkładów. No właśnie, o, już Wam pokazuję. O. Jest bardzo zbity, bardzo naprawdę fajnie można wtłaczać podkład w skórę. Blink, firmy Blink. Fajne jest też to, że dostajecie do tego taką siateczkę, że po umyciu, po wyczyszczeniu takiego pędzla wkładacie go z powrotem, on nie zmienia swojej formy, nie odkształca się i tak możecie taki pędzelek sobie przechowywać. I za ten pędzelek, już Wam mówię, za pędzelek zapłacicie 16,99 i to jest na bank moje zamówienie. I z tych wszystkich takich za grosz wzięłam wzięłam lakier do włosów. Ja bardzo rzadko używam lakieru, ale czasem jest potrzebny. L'Oréal Elnett, nie znam, Deluxe, nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre. Za grosz wydałam. I kolejna podkładka, już zużyta. Kochani, i tak przedstawiają się moje zakupy, moje, nasze zakupy ze sklepu kosmetyki z Ameryki. Jeżeli mieliście jakikolwiek z tych produktów, bądź też chcecie sprawdzić, przetestować, zachęcam Was do tych zakupów na tej stronie. Ceny są bardzo przystępne. Za wszystko, słuchajcie, zapłaciliśmy 216,26 zł, ale uważam, że jak na 3 osoby, to naprawdę cena jest też bardzo korzystna. Tak, wiem, za chwileczkę pewnie się pojawią komentarze, że nakręciłam filmik o sprzątaniu swojej szafy z kosmetykami. Obiecałam sobie, że już nigdy nic więcej nie będę kupowała. Zgadza się, natomiast proszę zauważyć, że są to rzeczy przeznaczone głównie na prezenty, tym bardziej, że dla mnie nie było dużo tych produktów. Oczywiście soli nie mam, więc postanowiłam sobie ją kupić, ale to jest jak gdyby zupełnie inny temat. Kochani, to wszystko. Dziękuję Wam pięknie za ten filmik, za to, że byliście ze mną, za to, że cały czas Was przybywa, za to, że jesteście, że komentujecie. Kochani, ściskam Was mocno, buziaczki śle i oczywiście do następnego. Ciao!